6 lat ostatnio chodziłem do pani Greny i do pana profesora Grzegorza. Pierwsze piątki z sakramentami skupiłem się. Ale ta wizyta pani Greny była taką wizytą, jak czasami u innych chorych, których odwiedzam z przeróżnej okazji.
ja znałem pana tych wybitnych wyklętych, o których tu chcę powiedzieć właśnie. Tak niesamowicie głęboka wiara. Tak niesamowicie głęboka miłość swoich bliskich i absolutnie stawianie Pana Boga na pierwszym miejscu i miłość do bliskich na drugim ojczyzny. To zadziwiające ludzie. Tak odświeżyła troszeczkę te wspomnienia niedawno też, bo to był rok 2016-2017 właśnie mojego dziadka Bogna. Natomiast o tym właśnie jest mowa. Stało się wśród głupich, że pomarli, zejście ich wypoczynało za nieszczęście, odejście od zabić zasypienie, a on trwają w pokoju. Zawsze przenikało mnie do nas prośbę, ta ich głęboka wiara, tych, o których pisałem, wynikająca i zawarta między innymi w słowach tego fragmentu czytania z Księgi Mądrości. Jeżeli powiem bardzo mocno, no, Grypsy na przykład Siedlińskiego, można tutaj cytować, już to oczywiście wracało na tych bibułkach. Niesamowite słowa, niesamowita wiara, niesamowita miłość do ludzi. No i taka rzeczywiście wiara, która przenikała system, przenikała mury, przenikała cierpienie, w sensie wykraczała powrót, przenikała, w sensie wykraczała powrót. Dobrze też nie było wszystko rozumienie razem z panią Jelą, także z jej środowiskiem. Pani Jelą budowała tablicę ojcu Władysławowi Burgaszowi, piękną, wielką, cudowną. Między innymi przez to także rzeczy wspaniała się Lipińską dostawę. Troszkę rozmawiałem o tym. Wspaniała poetka ta pani Barbara. Lipińska dostawa, no to polonistka z poetką, to na pewno miała wspaniały język ze sobą. Bo tak mi się wydaje, że ci ludzie czują i wiedzą więcej i głębiej. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za świętej pamięci Witenda. Dziękuję również Panu Profesorowi Gregorowi, jeżeli ja mogę tak w ogóle wypowiedzieć się w tym miejscu za Panią Milenę, bo naprawdę obserwowałem przez te wszystkie lata wspaniałego syna wobec własnej mamy i za to bardzo, bardzo też dziękuję. Człowiecza będę widział Boga. Pieczołem i czapę będę.
udział Boga. Chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego. Z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej siostry wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszą siostrę. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Ireny. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszą siostrę życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszą siostrę do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszą siostrę wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś ją Duchem Świętym. Przyjmij ją do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj jej udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze i z ufnością oczekuję zmartwychwstania. Spraw, aby Irena, która na ziemi poznała Ciebie przez wiarę, nieustannie chwaliła Cię w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzeszy w dniu ostatecznym. Żyj w spokoju. Pragnę jeszcze podziękować wszystkim, którzy przybyli na tę uroczystość. Panu profesorowi już dziękowałem w czasie homilii, ale całej rodzinie pragnę podziękować także wszystkim znajomym, przyjaciołom, pani Ireny i pana Grzegorza. I odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszą siostrę, gdy przyjdzie w chwale. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, Ad Te clamamus, exules filii Heve,
Ot Tesus Pilatus, Clementes et Flentes, in hac lacrimarum valet. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos convenet. Pia, dulcis, Virgo Maria. Oto wspólnie anioł pański. Anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen.